Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derivali i dzisiaj kontynuujemy sezon drugi tej jakże pięknej grze. I uszykowałem już nasz skład do odjazdu. Ale postanowiłem, że pojedziemy już sobie na dwie lokomotywy. No nie wiem, jak będzie wyglądać sytuacja na miejscu. Czy tam będą dostępne? Inne lokomotywy, które będziemy mogli sobie przyłączyć do naszego składu. Jedziemy na skład. Się podpiąć, bardzo lekki jest, ale no. Mamy w miarę mało czasu na jego dostawę, co by premię dostać. O matko, więc lekko będziemy się sprężać. Widzę, że pogoda nas nie rozpieszcza. Fajnie, fajnie. I burzowy klimat. Dobrze. Znaczy, ściągamy. Przewód łączymy. Czy ja mówiłem, odpinamy? No nie mówiłem. Jeśli nie mamy licencji, ale tutaj tak, tu wyłączymy sobie światełka. Wyświetlenie kabiny również. No i super, i lecimy sobie do przodu. Właśnie odhamujmy sobie tylko, a jest odhamowana. Super. Pięknie. No bo tu tylko 48, trzeba się pośpieszyć. C4 i FF. Na wprost trzeba przegnać i FF. C jest na wprost. Czyli wyjeżdżamy w prawo, w lewo i w lewo. Tu już znamy naszą trasę, nadajemy mocy. U. No i jest nie tak. To jest spuszczone, a już widzicie? To jest nie tak. Tamten kran musi być w takiej pozycji, bo inaczej to my nic nie zrobimy. No i teraz jedziemy. Tamta lokomotywka jest wygaszona, ewentualnie może nam służyć pomocą, ale będziemy musieli przechodzić pomiędzy nimi dwoma wtedy. Nie możemy się kabelkiem podpiąć, bo nie mamy licencji. No cóż, nikt nie powiedział, że zawsze będzie z górki. Tak, w życiu musi być też i pod górkę. Aby potem mogło z górki, oczywiście. Jadą te wagony? Jadą. Mówię, oni coś tutaj w tej lokomotywie zepsuli z mocą. Troszkę, może tak powiem. Strasznie ściszone słuchawki, a i tak to słyszę jakieś
głośno, nie wiem czemu. Jeśli nam godzina trochę ciasne, uczekać na tyle. Ma sobie mocniejsze reflektory. Puśćmy moc. Właśnie. Myśmy już wjechali nie tam, gdzie trzeba. No i dobrze, wyjeżdżamy już. Hamuj, 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 panie, hamuj, hamuj. Szkodziły się? Normalnie zrzucę grano na miniaturkę, nie? Musiałem to zrobić, musiałem. Teraz w prawo i w lewo. Straszne tutaj, naprawdę. Przejnik. Nie da się włączyć. No, my tu z lewej przyjechaliśmy. Nie, 60 jest. Nie ma co zwalniać. Super, i teraz w lewo od razu. Wszystkie wagony jadą, jadą. Czy nie w lewo? I zaraz też w lewo. Dajemy mu wpalnik na obroty. Ciśnij, malina, ciśnij. A co? Trzeba jechać. Troszkę skacze tę lokomotywę tam z tyłu. Już tory też prostymi nie są.
że tutaj nie można dać się patrzeć, tylko trzeba strasznie uważać na te prędkości. To, że tutaj nie będzie przyjemnością ten podjazd. Dojeżdżamy do rozjazdu. No ma te silniczki takie słabe. No niech trochę chyba zepsuli tą lokomotywę. Kiedyś jakoś lepiej mi się nią jeździło. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała ta DH4. Wiecie co, nie wiem ile kosztuje, ale może jednak zamiast ukradniać tej, mamy na razie sobie lepszą tą lokomotywę. Tu w lewo. Mówię, strasznie coś słabo idzie. Już w poprzednim sezonie zrobiliśmy najpierw ukrotnienie, to może tym razem pójdziemy inaczej. A co tam? Wjeżdżamy od NM. Dobrze. Lewo, prawo i na C. Lewo, prawo i na C. 4 i. I to będzie jedno w lewo. Czyli lewo, prawo i jedno w lewo. A minus jeden.
maszynisty, równo na 30. Lewo, prawo, a i ty. Nie trafiłem. Teraz będzie lepiej. Tak miało być. Szczekowy lądek. Już nie pipczaj. No i pociąg zdech. Pusto, pusto, okej. No i super. Lokomotywka stoi kawałek obok. Gdzie jest? Tutaj. Idziemy oddać kontrakt. Aby nie stracić czasem premii. Okej. Z wykonania 46, czas premiowy 48, widzicie? 8000 razy. Dalej czasy. Ile mamy? 378. No właśnie, nie posiadasz na razie żadnych pojazdów. A gdzie można kupić? Licencje. D6, DH4, a patrzcie, 50.
DM3 jest za 30. DM3 jest za 30. Pięćset ton. Czy cię jest w stanie uciągnąć, a ta tylko 300. DH4 400. Nie, 600, przepraszam. Czyli dużej różnicy tak właściwie to nie ma. Czemu tu nie mogę postawić? Tu mogę, to nie stoi tu. Okej. W tym razie idziemy zobaczyć, czy tutaj jest taka lokomotywa jak DM3. Tu mamy sklep. Niby tu w teorii jest sklep i co, można tu kupić lokomotywę, czy gdzie? Zielonego pojęcia, tu chyba nie jest sklep. Ścieżka Hojaro. Palniczko Łopata. Tu czy to garażu starego Boba? Gdzie jest garaż starego Boba? A w chacie? Nie wiem, by trzeba było gdzieś zobaczyć, gdzie jest garaż starego Boba. Tarka. No w sumie to nic tutaj nie ma. Myślałem, że tu można tą lokomotywę jakąś kupić, a tu nic. I ścieżki dźwiękowe horroru. No mi nie jest przydatne. Szybciej się nie da tu chodzić, niestety. Dobrze, a gdzie my jesteśmy? O, jest, 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 jest. To jest DM3, tak? Tak, to jest DM3, stoj! O matko, jest DM3. A co mieć iść tutaj zlecenia stąd? I zobaczymy. Co mieć iść ciekawe stąd zlecenia. Bo on na plus 1, czyli jak 500, to 500 ton. Chodź tu. Most towarowy, tego nie możemy. O, przewóz logistyczny też nie, manewry. Tu mamy na fabrykę towarów i miasto. Dobrze. Fabrykę towarów i miasto. To jest port i miasto. Tego nie możemy, bo to jest long. A my mamy kupione licencje na zlecenia równoległe, tak? Mamy. I co, czyli my nie mamy już żadnego ubezpieczenia? Aha. Aha. Logistyczne właśnie, jeszcze to trzeba zobaczyć. Przewóz logistyczny. Kilka towarów i miasto. To też jest long.
A logistyczne to są wszystkie longi. Nie, to weźmy sobie licencję na DM3. Mamy. Nie musisz nosić ze sobą tej licencji, super. Cieszę się bardzo. Myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.